Poniedziałek, 5 czerwca, Anita Stefańska-Pluskota. Witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. W dzisiejszym wydaniu o kolejowym świecie na makiecie. Powiemy też o tańcu po łamańcu, a także powrócimy do styczniowego karambolu. A zaczynamy od ulic, ale nie od ich remontów. W Piotrkowie Trybunalskim będą zmieniane nazwy ulic. Rewolucja ta związana jest z ustawą dekomunizacyjną. W naszym mieście jedna z ulic zmieni nazwę, a dokładnie mówiąc znaczenie. Kolejna czeka w kolejce. Ustawa o zakazie propagowania komunizmu weszła w życie w ubiegłym roku i nakłada ona na gminy obowiązek zmiany nazw ulic, placów czy skwerów, które kojarzą się z komunizmem. Instytut Pamięci Narodowej opublikował listę nazw zakazanych. I tak w Piotrkowie trzeba zmienić nazwę ulicy 9 Maja. Z czym pani się kojarzy nazwa ulica 9 Maja? Z Dniem Zwycięstwa. 9 Maja. Nie wiem, naprawdę nie wiem, z czym mi się kojarzy. 3 maja to wiem, a 9 maja to nie wiem. Zakończeniem wojny 9 maja, więc ja uważam, że jest to data taka, która jest godna, powiedzmy, nazwy ulicy, prawda? Zmianą nazwy tej ulicy zajęli się radni. Zgodnie z uchwałą przygotowaną na sesję ulica 9 Maja miała zostać przemianowana na ulicę 9 Maja 1950 roku. W ten sposób ulica do tej pory upamiętniająca tak zwany Dzień Zwycięstwa będzie upamiętniała podpisanie deklaracji Szumana. Taka zmiana staje się zmianą kosmetyczną. To jest argument ku temu, żeby podjąć zmianę nazwy 9 maja 1950 roku i dopuścić skrócone używanie tej nazwy. To nie będzie powodowało konieczności zmian żadnych dokumentów dla ludności. Na zmianę ulicy w związku z dekomunizacją czeka jeszcze ulica Lucjana Rudnickiego. Powracamy do tematu karambolu ze stycznia tego roku. Śledczy nadal pracują nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu tego najtragiczniejszego zdarzenia w województwie. Śledztwo zostało przedłużone. Blisko 100 aut zderzyło się we mgle 26 stycznia. Jedna osoba zmarła, kilkadziesiąt trafiło do szpitali. Śledczy zaraz po zakończeniu akcji ratunkowej zbierali dowody mające na celu wyjaśnienie przyczyn zdarzenia. Śledztwo trwa do dziś. Przesłuchano wszystkie te osoby uczestniczące w tej katastrofie, w tym kilka osób, które mieszkają poza Polską. Uzyskano również dokumentację lekarską osób, które w wyniku tej katastrofy doznały obrażeń ciała. W najbliższych miesiącach prokuratorzy i policjanci będą uzyskiwać opinie biegłych lekarzy o stopniu, rodzaju i mechanizmie powstania obrażeń ciała u tych osób właśnie, które doznały takich obrażeń. Uzyskają też opinie biegłych dotyczące oświetlenia niektórych z pojazdów uczestniczących w katastrofie. Wyjaśnianie sprawy, przyczyn i przebiegu karambolu to skomplikowane śledztwo. Prokuratorzy dają sobie jeszcze czas na wyjaśnienie całej sprawy. Tak, śledztwo w tej chwili jest przedłużone. Okres ten został przedłużony do 27 października tego roku. W tej chwili nie mogę stwierdzić, czy to śledztwo w tym czasie zostanie zakończone. Wydaje się, że to jest jeszcze długi okres i być może zostanie ono zakończone w tym czasie, ale nie można tego z całą pewnością powiedzieć. Styczniowy karambol na A1 to najtragiczniejsze zdarzenie drogowe z udziałem wielu poszkodowanych na terenie województwa łódzkiego. Już prawie od 4 wieków przed obraz Matki Bożej Piotrkowskiej w kościele Ojców Bernardynów wierni zanoszą swoje prośby i intencje. I choć obraz ma już prawie 400 lat, mieszkańcy Trybunalskiego Grodu nadal darzą go szczególną czcią. W niedzielne przedpołudnie w bernardyńskiej świątyni odprawiono uroczyste nabożeństwo ku czci Matki Bożej Piotrkowskiej. Na tę specjalną uroczystość ołtarz z obrazem Matki Bożej Piotrkowskiej został odświętnie udekorowany różami ofiarowanymi przez mieszkańców Piotrkowa, a każdy kwiat to płynący od nich dowód wdzięczności.
Tego dnia wierni w bernardyńskiej świątyni świętowali podwójnie, ponieważ tegoroczne uroczystości ku czci Matki Bożej Piotrkowskiej odbywały się w dniu jednego z najważniejszych świąt Kościoła katolickiego – Zesłania Ducha Świętego. Wprawdzie jest to przepiękna niedziela Zesłania Ducha Świętego, ale Matka Boża akurat łączy w sobie te wszystkie dary Ducha Świętego i z wielką radością tutaj dzisiaj możemy się wraz z nią cieszyć jej odpustem. Ogarniamy swoją modlitwą wszystkich Piotrkowan i całą okolicę. Uroczysta suma odpustowa tego dnia została odprawiona pod przewodnictwem kustosza sanktuarium świętego Jana z Dukli, ojca Micheasza Okońskiego. Kilkadziesiąt rodzajów lokomotyw, stylizowane wagoniki pasażerskie i towarowe, mieszkańcy wsi, miast i miasteczek. A to wszystko w skali makro, wykonane sprawnymi rękami modelarzy kolejowych. W Piotrkowie w weekend można było oglądać makiety, których autorami są amatorzy modelarstwa kolejowego z kraju i z Europy. Makiety kolejek wyglądają jak realne panoramy. To złudzenie. Ale o nie właśnie chodzi, bo modelarstwo kolejowe to odtwarzanie świata na makiecie. Ogólnie jest to wzorowanie rzeczywistości, czyli mamy tutaj jak gdyby prawdziwy szlak, prawdziwe składy, które w rzeczywistości jeździły w dawnych czasach, bądź też składy z obecnych czasów. I ogólnie jest to hobby, które bardzo fajnie wypełnia wolny czas, jeżeli taki oczywiście jest. Podczas czwartych już Trybunałów Modelarstwa Kolejowego można było zobaczyć różne makiety, a dzięki nim przenieść się w świat sawanny i dzikich zwierząt. Wszystko dopracowane w najmniejszych detalach. Narzędzia chyba muszą być bardzo precyzyjne, bo pracujecie na mikroskopijnych elementach. Tak, mamy trochę mniejsze narzędzia, to zgadza się, no ale trzeba je kupować po prostu, no i kolekcjonować coraz większą ilość narzędzi. To nie jest tak, że my mamy tylko małe kombinereczki i małe śrubokręciki. Jednak mamy i małe piły, małe jakieś tam drymelki, różnego rodzaju inne elementy również. Na makietach można było wypatrzeć nie tylko lokomotywy i wagoniki, były domki, mosty, a nawet rzeki. To wszystko robi wrażenie i podoba się nie tylko najmłodszym. Bardzo przypomina po prostu jakby jeden do jednego nawet tak odzwierciedla to wszystko. Jest dużo ciekawych makiet, no można nacieszyć wzrok. W niedzielę trybunały podsumowano rozstrzygnięciem konkursu o złotą szynę. W tegorocznych Trybunałach Modelarstwa Kolejowego najlepszym stoiskiem okazała się prezentacja Kotebi, a najładniejszą makietę wykonali modul grupy Guben z Gubina. Czytanie porusza. Pod takim właśnie hasłem odbyła się tegoroczna ogólnopolska akcja Noc Bibliotek, w której podobnie jak i w roku ubiegłym udział wzięła Miejska Biblioteka Publiczna. Celem akcji jest w sposób nietypowy promowanie czytelnictwa i bibliotek jako miejsc otwartych i dostępnych dla wszystkich bez względu na wiek. Tego wieczoru atrakcji było wiele, bo przecież niecodziennie mamy możliwość zwiedzenia biblioteki od kuchni i otworzenia choćby tych drzwi. Te na co dzień są dla czytelników zamknięte. Dzięki takim spotkaniom można spojrzeć na bibliotekę z innej perspektywy. Jest to też takie odbrązawianie zawodu bibliotekarza i samej biblioteki, że jest to miejsce otwarte, a nie zamknięte przede wszystkim i że to nie jest tak, że my bibliotekarze przeczytaliśmy wszyscy te książki, które tutaj znajdują się na półkach, tylko my też czytamy to, co lubimy, a przeglądamy albo czytamy recenzje o tych wszystkich książkach, które jakby musimy znać czy polecać, tak? Więc tutaj czytelnicy widzą nas trochę z takiej normalnej, codziennej strony, a nie takiej stereotypowej. Tego wieczoru miłośnicy fotografii mogli także podszkolić swoją technikę podczas specjalnych warsztatów, a uzdolnionych młodych plastyków, którzy wzięli udział w konkursie Piotrkowskie Legendarium i Historikum, nagrodzono za ich talent i kreatywność. Komiksy inspirowane legendami piotrkowskimi, jakie mieli wykonać, pokazały, że wyobraźnia młodych ludzi nie zna granic. To, co mnie zaskoczyło, to ilość prac, które wpłynęły na konkurs, różnorodność technik, podejść od prac takich bardzo syntetycznych, można powiedzieć prawie że ascetycznych, opartych o biel, czerń, kompozycje, po techniki wycinankowe wykorzystujące kontrasty kolorystyczne.
Niewątpliwą gwiazdą sobotniej nocy bibliotek był Tadeusz Woźniak, muzyk, kompozytor i wokalista. Twórca takich przebojów jak chociażby doskonale wszystkim znany Zegarmistrz Światła. Piotrkowską publiczność artysta zaprosił na rodzinny koncert. Tego wieczoru na scenie towarzyszyła mu żona i dwaj synowie. Dopełnieniem refleksyjnego koncertu były wspomnienia muzyka dotyczące życia artystycznego. 30 lat temu Piotrków Trybunalski na kilka dni stał się polską stolicą tańca ulicznego, czyli breakdance'u. 3 lata temu impreza wróciła do miasta. Jej tegoroczna odsłona odbyła się w sobotę w Rynku Trybunalskim. W pokazie skomplikowanych figur artystycznych w rytmie ulicy wzięły udział zespoły z całego kraju. Na parkiecie pokazywali wręcz karkołomne figury, które przeważnie wykonywano w poziomie. Ten taniec to lata pracy i pasja, mówili tańczący breakdance. Flava. Czyli? Czyli luz, płynność ruchów. Najważniejsze jest, żeby robić to z pasją, z sercem i na parkiecie zostawiać całego siebie. A do tego taneczność, muzyka, trochę przygotowania fizycznego i to jest właśnie b-boy. W sobotę w rynku od popołudnia trwało istne gimnastyczne szaleństwo. Każda z grup pokazywała przeróżne figury połączone z rytmicznym tańcem do muzyki granej na żywo. Wokół tańczących gromadził się tłum widzów chętnych do zobaczenia, co potrafią tancerze. Impreza breakdance, taniec połamaniec, to powrót do tradycji sprzed ponad 30 lat. To wówczas Piotrków stawał się kolebką tego tańca. Wspieramy tę imprezę jako Centrum Informacji Turystycznej, jako Urząd Miasta, ponieważ ona niesie takie przesłanie, że w Piotrkowie bardzo dużo się działo i to nie tylko w XVI i w XVIII wieku, tylko działo się bardzo dużo teraz, w naszych czasach współczesnych. I to było niedawno temu, 30 lat temu, odbyły się pierwsze w Polsce mistrzostwa breakdance właśnie w Piotrkowie Trybunalskim i w filmach dokumentalnych dotyczących kultury hip-hop w Polsce Piotrków się pojawia jako jedno z miejsc, gdzie się ta kultura narodziła, więc musimy o tym pamiętać jako Piotrkowianie, także powinniśmy być z tego dumni. Reaktywowana impreza ma być sposobem na to, by Piotrków Trybunalski znów stał się ogólnopolską stolicą tańca breakdance, ale nie tylko. Promocja tańca, promocja wszystkich takich dobrych wartości, bo i samego tego, żeby ludzie wyszli z domu, wyszli do ludzi, spędzili ten czas w Piotrkowie w takim pięknym miejscu jak nasz Rynek Trybunalski. No i po to, żebyśmy wypromowali też nasze miasto Piotrków w Polsce. Co według mnie bardzo się udaje, ponieważ no, samo to, żeby uczestnicy przyjechali i walczyli, to wiadomo, że to muszą być osoby spoza Piotrkowa, ponieważ na dzień dzisiejszy tych uczestników w Piotrkowie nie mamy. Tradycja tańca breakdance przywracana jest od 3 lat przez środowisko b-boy z Piotrkowa. Kolejna impreza taneczna już za rok. Night skating, czyli nocna jazda na rolkach po mieście. To akcja, która odbyła się po raz trzeci w Trybunalskim Grodzie. W piątkowy wieczór miłośnicy rolkowego szaleństwa wyruszyli na nocny rajd ulicami naszego miasta. Peleton rolkarzy wyruszył z Rynku Trybunalskiego i przy dźwiękach muzyki przemieszczał się ulicami Piotrkowa. Tak rolkarze ruszyli poznawać miasto z innej perspektywy, bo to jeden z celów tej akcji. Jest jedna trasa, która liczy 20 km. Jeżeli nie przejedziemy 20 km, będzie to 17 km. Będzie skrócona ze względu na to, że możemy nie zdążyć czasowo, jeżeli będzie trzeba dostosować tempo do słabszych uczestników. A że jest to impreza dla wszystkich, dlatego staramy się dostosować tempo, żeby było bezpieczne. No i żeby była świetna zabawa dla wszystkich, którzy tu przyjdą. Dobre humory nie opuszczały rolkarzy na trasie przejazdu, a spokojne tempo pozwalało wszystkim w jednej grupie pokonywać kolejne odcinki trasy. Współorganizatorem akcji było Piotrkowskie Centrum Informacji Turystycznej. Ciepła, wiosenna pogoda to doskonały czas na piknik, a jeśli odbywa się w rodzinnym gronie, tym większa przyjemność z piknikowania. Miniony weekend w naszym mieście upłynął właśnie pod znakiem takich rodzinnych pikników i festiwali. Całe rodziny tłumnie przybyły na wspólne piknikowanie w przedszkolu samorządowym nr 24 imienia Misia Uszatka. Tradycyjnie już piknik rozpoczęto od wręczenia medali przyjaciół przedszkola, po czym maluchy zaprezentowały jedyny w swoim rodzaju koncert talentów. Jego pierwsze
Jest to taka nasza wspólna zabawa, piękna uroczystość. Wspierają nas rodzice, ale także i władze miasta. Także bawimy się dobrze, słoneczko nam tutaj, jak widać, świeci, humory dopisują. Myślę, że będzie dzisiaj cudowny, niezapomniany dzień. Jestem rodzicem dziecka z pierwszej grupy i dopiero poznaję rodziców. Zamierzam tu spędzić razem z dzieckiem jeszcze najbliższe 2 lata, także to jest rewelacyjna impreza. No i myślę, że sprzyjający moment też dla takiej imprezy, bo to dzień mamy, dzień taty, no i dzień dziecka. To przede wszystkim. Świętujemy przede wszystkim dzień dziecka. Podczas pikniku nie zabrakło tańca i zabawy na dmuchańcach. Niespodzianek tego dnia było wiele, jednak najważniejszy był wspólnie spędzony czas. Rodzinnie i radośnie było także w sobotnie przedpołudnie przy kościele farnym. Grillowane kiełbaski, słodkości, dużo wesołej zabawy. Taki prezent podarowano dzieciakom z osiedla Starówka z okazji Dnia Dziecka. Rada osiedla Starówka, mieszcząca się tu na Starym Mieście. Jesteśmy głównymi organizatorami tego i z okazji Dnia Dziecka żeśmy wyszli z taką inicjatywą, żeby zrobić dzieciom radość taką. Najbardziej ten zamek, taki, można było skakać na nim, tak fajnie, taka fajna zabawa. Dla mnie najfajniejsze są te trampoliny, bo na nich można skakać bardzo fajnie. Ten z kacperkiem się małym bawić. Jest bardzo fajnie. Muzycznie i piknikowo było również przed siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej, gdzie rozbrzmiewała muzyka kameralna, a wszystko to za sprawą letniego festiwalu. Wspólne muzykowanie, takie na luzie, w wykonaniu orkiestry, chóru, zespołów kameralnych szkoły. Przy tym grillowanie, wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, strawa duchowa i taka cielesna. Wspólnie spędzony czas w gronie muzykującej rodziny, delektowanie się muzyką i piknikowymi przekąskami sprawiło, że takie spotkanie stało się tradycją piotrkowskiej szkoły. Bardzo integruje ludzi, no i fajnie, można spotkać właśnie się z różnymi i przyjacielami, i znajomymi, i nauczycielami, porozmawiać. Także bardzo przyjemnie. Ja corocznie jestem, jest to cykliczna impreza, bardzo fajna impreza. Letni festiwal w Państwowej Szkole Muzycznej odbywa się już od kilkunastu lat. Czy można strzelać gole, grając przy stole? Tak, jeśli gramy w trambambule. To właśnie grając w piłkarzyki stołowe rywalizowano podczas mistrzostw, które odbyły się w piątek. W rywalizacji udział wzięło 12 dwuosobowych zespołów. Zwycięzców wyłoniono po niemal 100 rozegranych meczach. Nie było łatwo, mówili zwycięzcy Rafał Kosiński i Tomasz Jagusiak. Pomysł zarobisty, fajna atmosfera. Bardzo pomysłowa akcja. Jest spore zainteresowanie, dlatego bardzo się cieszymy, że mogliśmy zostać współorganizatorem tych piotrkowskich mistrzostw. Jak widać, frekwencja jest dosyć duża i nasi goście dopisali. Świetna inicjatywa, super zabawa. Uważam, że powinno to się powtarzać w Piotrkowie zdecydowanie częściej. Zdecydowanie, jak chodzi o relaks w Piotrkowie, jest to bardzo dobra oferta. Drugie miejsce zajęła para Michał Czapla i Krzysztof Klimczak. Na trzecim miejscu podium stanął zespół występujący pod nazwą Szyba. Dla zwycięzców sponsorzy ufundowali puchary i cenne nagrody, jednak to nie one liczyły się najbardziej. Najważniejsze były dobra zabawa, zdrowa rywalizacja i niezapomniana atmosfera. Organizatorzy kolejną edycję zawodów zapowiadają już w przyszłym roku. A rywalizować można również na basenie. O szczegółach w materiale. Jesteśmy dziś u Państwa w domach po to, żeby zaprosić na trzecią już familiadę pływacką. Imprezę cieszącą się od 2 lat bardzo dużym zainteresowaniem przede wszystkim dzieci,
ale i całych rodzin, bo taka jest przewodnia myśl, żeby raz przyjść z dziećmi. Jest to zabawa, ale i taka z nutką sportową. Regulamin jest zamieszczony na naszej stronie internetowej wop.piotrków.pl, pisane razem, bez polskich znaków. Tam jest regulamin, wszelkie wyjaśnienia, karta zgłoszenia do pobrania. A potem czekamy w sobotę już od 8. Rozgrzewka jest od 8:30 do 9:00. Startujemy właściwie parę minut po 9:00. Proszę Państwa, w tym roku z okazji obchodów 800-lecia pierwszej w zasadzie wzmianki o Piotrkowie notowanej w annałach historycznych włączamy się w jubileusz tych obchodów i podczas familiady rozegrana zostanie sztafeta rodzinna pod nazwą Familijne Pływackie 800 metrów na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego. Zgłoszenia do familiady przyjmujemy do 6 czerwca, tak jak wspomniałem, na skrzynkę elektroniczną. Startujemy 10 czerwca o godzinie 9:00. Zapraszamy do udziału w imieniu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz naszego Stowarzyszenia Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziś w informacjach piotrkowskich to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.